rzeka się nam zatrzymała. Co teraz? No nie płynie. Już raz widzę, żeby rzeka stała. Ta rzeka tak ma. Dzisiaj płynie, za godzinę jest wiatr, przyjdzie w piasku, zasypie, wszystko zostaje zasypane. Mi się wydaje, że ujście jest jednym z najlepszych miejsc tutaj u nas w okolicy. I niektórzy niech się nawet nie zrażają, że jak pewnego dnia przyjadą i na lewo od rzeki będzie woda kryształ, a tu po prostu będzie tak zwany syf płynął. Zawsze staje w tym syfie i zawsze są efekty. Bardzo dobre miejsce na troć, bardzo głębokie rewy, bardzo dobre miejsce na balonę. Jest bardzo dużo kamieni, ta balona się tutaj trzyma w tych dołkach. Chyba, że ktoś z surfcastingu, no to bardzo dobre miejsce na leszcza. Niekiedy widać po prostu, jak jest ładny prąd rzeka, dzisiaj tego nie zobaczymy, ale rzeka jak wpada do morza, bardzo dużo drobnicy. Jest tylko w tym miejscu, gdzie ta woda miesza się ze sobą. Obok jest cisza i bardzo dużo spławów żerujących ryb widać na powierzchni. Damian, najlepsze, najbardziej skuteczne według ciebie przynęty tutaj, na tą dokładnie miejscóweczkę? Przeważnie jestem zwolennikiem miedzi. Miedź, srebro. Łowię przeważnie 90% miedziano-srebrnymi bądź samymi miedzianymi blachami. No koledzy łowią też mosiądz. Ja jestem zwolennikiem miedzi, czy na rzece, czy na plaży. No to jest ręczna robota chyba, tak? Tak, to są moje blachy. Łowię 90% na swoje blachy. Jak szybko prowadzisz tą przynętę tutaj? Ja staram się 3 szybkie ruchy, sekundę, 2 opadu i z powrotem tak samo. Chyba, że używamy blach w trollingu, no to są takie same, tylko bardziej wyprofilowane, żeby one cały czas zamiatały ogonem. Ale to tylko w trollingu, bo one wtedy im bardziej je zagnę, mają mniejszą lochą. To z plaży to już nie, a tylko trolling. Jest opcja kupienia od ciebie tych blaszek? Tych długich będzie opcja, ale to dziś może za miesiąc, jak się ogarnę z robotą. Tu masz mega duże wypłycenie, nie? Tak, mega duże wypłycenie. Akurat tu, gdzie wpada zawsze rzeczka. Tak, i teraz tutaj przechodzisz sobie, jak masz w woderach łowisz? Tak, łowię w woderach, gdy wpada rzeka. Stoję przeważnie dokładnie tu, gdzie jesteśmy. Uda nam się dostać na rewę. Mamy bardzo dobry zasięg do głębokich dziur z kamieniami. Bardzo dobrze trzyma się tam ryba. Co to jest, że to jest takie ciemne? To są jakieś glony? To są kamienie porośnięte glonami. Dobra, zerkniemy, jak wygląda rozkład rewek tam troszeczkę dalej, jakby ktoś na przykład na surfa chciał, czyli po zachodniej stronie Czerwionki. No wygląda to tak. Nie wygląda, słuchajcie, to źle. Widać tą pierwszą rewę, która jest bardzo blisko brzegu. No i potem mamy fajny dołek, który jesteśmy w stanie rzucić bez problemu nasz zestaw surfcastingowy i mamy drugą rewkę. Mocno taką widoczną. No wygląda to całkiem obiecująco. Sprawdźmy jeszcze wschodnią część. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tutaj, gdzie nam wchodzi ta rzeka, jest to dno zaraz takie poszarpane bardziej, nie? Tam jest takie jednolite. Widać, tak. Widać, że może się... Może po prostu przez prądy wodne, które wiesz, jednak rzeka też pcha wszystko. Rzeka, przeważnie 90% prądów, które tutaj jest, rzeka po prostu jak wpada do morza, wszystko pcha na wschód. Dlatego na lewo od rzeki mamy wodę kryształ, na prawo o jakieś 500 metrów przeważnie jest brudna woda. Damian, samo ujście tej rzeki tutaj od tego mostku też wygląda w miarę ciekawie. Tam ktoś łowi? Łowią chłopaki, łowią, widziałem, ja osobiście nie łowię. Osobiście nawet widziałem szczupaka, stał przy brzegu. Powiedzmy, mamy fajny stan wody, no bo teraz to, tak jak widzicie, ona nie płynie. Jakie ryby możemy dorwać tam dalej, troszeczkę dalej? Z tego, co słyszałem, to pochodzili po czerwonce za pstrągiem. Za pstrągiem jak najbardziej to pochodzili. No a Damie, jak? Na razie na zero. Nie ma kontaktu z rybką? Później, na razie nie. Myślałem chociaż, że jakaś belonka może. Ja tak patrzę koło wotek, stradik, jak ci się on sprawuje? Świetnie. Dla mnie jest petarda i jak na razie przy nim zostanę i nie wiem, czy nie dokupię do kolejnych spinningów, tak? Tak. Masz swojego killera, no i co jeszcze byś polecił tutaj z bodziasów? Bodziasów? Oliwka. Typowo kolor może być gęty, może być prosty, oliwkowy. I to jest srebro, miedź i oliwka tutaj na te nasze łowiska. W tym roku mi się sprawdziły mega. Także mega łowne. No stopniałem jakiś kontakt z rybą na niej i
Także dla mnie petarda i dwa killery. Jaka głębokość tutaj jest? Zaraz za rewą ciągnie się dół z 20 metrów, taki 3-metrowy, 4. Mhm. Nagle spada 300 metrów może od brzegu, około 10 metrów i się tak bardzo długo ciągnie. Powiedz nam, Damian, jeszcze taką jedną rzecz, bo my Belonę mamy dosyć krótko u nas tam w okolicach Pucka. Czy tutaj, nie wiem, ta Belona jest teraz też w sierpniu? Pojedyncze sztuki możemy trafić, ale zawsze mi się wydaje, że najlepiej co roku się sprawdza drugi tydzień maja, jest już jej na potęgę. Mhm. Na początku maja zdarzają się wyjście jakieś, coś stoimy za trocią, pojedyncze sztuki podchodzą pod nogi, ale drugi tydzień maja mi się wydaje, że to jest najlepszy okres i tak dwa tygodnie dobre, można się pobawić ładnie. Z trocią ogólnie najlepszy mój miesiąc to jest marzec, kwiecień, o ile pogoda pozwoli. Mhm. Ale kwiecień, marzec, najlepsze miesiące w całym roku. I to też tutaj? Tak, też tutaj. Ale to tutaj jakbyś miał od koło brzegu wymienić jakieś miejscówki na właśnie troć i Belonę, to tutaj i gdzie jeszcze? Numer jeden mi się wydaje, że jest tutaj. Później Sianorzędy, też niedaleko stąd. No i później tak jak z tego co chłopaki mówią, no to już Arka, ale to już nie moje rejony. U mnie tylko Czerwonka, Sianorzędy, to tylko tutaj. No właśnie, na Arce też byliśmy, jest tam taka kładka, która po prostu wchodzi do wody i co z tej kładki chłopaki łowią? Tak, łapią z tej kładki. Tam byliśmy przed chwilką, odeszliśmy, no nie wiem, nawet nie 50 metrów. Charakterystyczne miejsce, tutaj mamy dwa takie kamienie wystające z wody i mówisz tutaj na wprost, też jest dobrze za flądrą. Tak, jest dobrze, tak jak dzisiaj widzimy, nie ma falowania, ale jest bardzo bliziutka rewa, no nie wejdziemy, nie mamy butów. Ale jest bardzo bliziutka rewa, więc możemy dostać ją zaraz za rewą. Ja myślę, że to wykopały dzieciaki. Czasowicze, ja myślę, wiesz? Ale to nie głupi pomysł, wiesz, bo jakby tutaj zrobili, to ona by sobie już wyżłobiła to. Ale to ci powiem, kiedyś byliśmy, normalnie rzeka była tak jak teraz zatrzymana. Byłem z kumplem, łapaliśmy z 2 godziny. I było głęboko, to jak przedaliśmy się na rewę, to jak chodziliśmy tam po sporewie, nie wychodziliśmy z wody. Mhm. W pewnym momencie jakaś brudna woda, wychodzimy normalnie, rzeka już płynie. No nie, no bo jak oni, wiesz, tutaj by zobacz, bo tam jest taka górka się zrobiła, nie? Taka... Tak, woda na nią sobie jakuj. Tak. Bo to wystarczyłoby tą górkę tam zniwelować i to by popłynęło, nie? Tak, by popłynęło. No drobnica jest. Bok, taki szczupak, wiesz, wręcz. I go tak podnosisz na tych ręce do góry. I tu hejty zaraz, że koło mostu. Nie ma odległości od mostu. Chodzisz rwał? Nie. No już ledy z pomocą. Zaczepy są. A gdzie patyki? Tam wyniki.